28 grudnia na portalu Nasze Miasto Kraśnik ukazał się wywiad z burmistrzem Wodarczykiem, w którym to krytykuje on radnych za krótkowzroczność. Podejmując tak ważną uchwałę, trzeba było wyzbyć się lokalnych rzeczy i spojrzeć na miasto szerzej, a nie tylko przez pryzmat swojego parkingu czy dojazdu do swojego domu. Ci ludzie po to są radnymi, żeby taką wizję mieli i powinni próbować robić coś z większym rozmachem, a nie tylko rzeczy, które są przy ich domu, czytamy. Ale żeby coś komuś wytykać, najpierw trzeba być samemu fair. Jak się okazuje, w 2013 roku została wykonana inwestycja budowy oświetlenia przy ulicy Staffa. Zupełnie przez przypadek mieszka tam burmistrz Wodarczyk. Kto więc wniósł tę inwestycję do budżetu? Zapytaliśmy o to rzecznika Urzędu Miasta, który odpowiedział nam mailowo, że potrzeba budowy oświetlenia przy ulicy Staffa w Kraśniku była zgłaszana przez mieszkańców tej ulicy w roku 2012 oraz 2013. Mieszkańcy zwracali uwagę na trudności dotarcia do domu wieczorową porą. Wcale tego nie negujemy, na pewno oświetlenie było tam potrzebne. A fakt, że przy ulicy Staffa mieszka burmistrz, na pewno nie miało żadnego znaczenia. Podobnie zresztą jak to, że przy ulicy Kwiatkowickiej, która w zeszłym roku otrzymała nowe oblicze, mieszka wiceburmistrz Stawiarski.